Mój dziadek był ogrodnikiem, ojciec ogrodnikiem i ja jestem ogrodnikiem. Bardziej mnie to interesowało niż szkoła. Pomidor idealny dla mnie to nie może być za słodki. Musi być, mieć troszeczkę smaku pomidora. To znaczy mieć troszeczkę kwasku. I to jest dla mnie idealny pomidor. Dlatego to mi Maru się tak dobrze sprzedaje, bo ono jest słodkie, a mimo wszystko ma ten smak trochę pomidora. Pomidorem, który się w tej chwili najlepiej w Polsce sprzedaje, to jest pomidor malinowy, a szczególnie odmiana Tomi Maru Mucho, która jest standardem w uprawie pomidora malinowego. Specjalność polskiego ogrodnictwa. Nigdzie w Europie się nie hoduje tak dużo pomidora malinowego. Produkcja pomidora w tej chwili jest bardzo skomplikowana. Idealnym klimatem dla pomidora to jest przede wszystkim, żeby miał sucho, odpowiednią wilgotność, oczywiście nie za małą, i żeby miał wszystko to, co potrzeba mu jest do produkcji owoców. To znaczy zapylone kwiaty, odpowiednią ilość składników mineralnych. Nie stosujemy chemii, bo pomidory mają klimat taki, jaki powinny mieć. Czy to jest pomidor sherry, czy to jest pomidor koktajlowy, czy normalny pomidor, czy pomidor malinowy. To głównie bierzemy pod względem smak, żeby ludzie go kupowali. W każdym gospodarstwie jest kilka odmian, które testujemy. I które się sprawdzają, wtedy one wchodzą na rynek. Które się nie sprawdzają, po prostu po 3 latach doświadczeń idą w zapomnienie. Ja pomidory jem cały rok. Pomidory trzeba jeść cały rok, bo zawsze są smaczne. Zawsze mają dużo magnezu, dużo potasu. Także to nie wyparowuje z pomidora, czy to jest zima, czy lato. My przetwory robimy w sierpniu, bo wtedy jest cały cykl pomidora robiony na słońcu. I on wtedy jest najsmaczniejszy. Bez słońca nie ma nic.